Pani marszałek, Wysoka Izbo, po przyjęciu przez Senat ustawy uchwalonej wcześniej przez Sejm z poprawkami, z 13 poprawkami, z których część poprawek, z tych poprawek jeszcze zaostrza przepisy i tak drakońskie i skrajnie antyobywatelskie, przyjęte na tej sali głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski powiedział, że ta ustawa w formie przyjętej przez Senat jest tylko mniejszym złem w stosunku do propozycji prezydenta i w stosunku do tej ustawy, która wyszła z tej Izby. Ale szanowni państwo posłowie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, mniejsze zło to też jest zło. Dlaczego chcecie uchwalić ustawę, dlaczego głosujecie nad ustawą, która jest złym prawem? Czy to jest norma w polskim parlamencie, że złe prawo ma z tego parlamentu wychodzić? Nie jest potrzebna. Nie głosujcie za złym prawem. Złe prawo jest zawsze złym prawem i powinno być odrzucone. I jeszcze jedno pytanie, panie premierze. Jak to jest, że senatorowie Platformy Obywatelskiej negatywnie wypowiadali się na temat tej ustawy w trakcie dyskusji w Senacie? Negatywnie głosowali przeciwko tej ustawie w komisjach senackich, w odpowiednich komisjach senackich, które na ten temat obradowały, a potem, kiedy doszło do głosowania plenarnego, nagle zmienili zdanie. Nagle olśniło ich i zagłosowali jednak za tą ustawą. Czy to jest tak, że ktoś do nich dzwonił, panie premierze, czy może ktoś dzwonił do nich z kancelarii premiera i oni, jak ten prezes sądu w Gdańsku, odebrali dyspozycję, a może ktoś dzwonił z kancelarii prezydenta, panie ministrze, i dlatego zmienili zdanie, bo naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że 55 senatorów Platformy Obywatelskiej nagle w ciągu jednej nocy doznało olśnienia i zmienili zdanie i postanowili zagłosować tak, jak sobie życzył pan prezydent i jak sobie życzyło kierownictwo Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.